Michał Czajkowski, były sekretarz miasta, kandydatem bezpartyjnych na fotel prezydenta Radomia. Będzie pomoc dla Polaków na Ukrainie, którzy opiekują się grobami poległych polskich żołnierzy. Już w sobotę Michał Żeromiński stoczy rewanżową walkę z Łukaszem Wierzbickim. Rafał Czajkowski, były sekretarz miasta, został kandydatem Ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego Bezpartyjni na prezydenta Radomia. Taka informacja została przekazana w środę podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Były sekretarz będzie kandydatem Ruchu Bezpartyjni, jak również Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Porozumienie o wspólnym starcie w wyborach pod nazwą Bezpartyjni zostało już zawarte. Mamy naszego kandydata na kandydata. Tą osobą jest znany chyba wszystkim pan Rafał Czajkowski. Osoba, która naprawdę pokazała swoim działalnością, swoim życiem, że potrafi być niezależna i odnaleźć się czasami odczuwał to dosyć mocno, tą swoją niezależność, odczuł to, ale jest właśnie takim gwarantem, dlatego upieraliśmy się, żeby pan Rafał był naszym kandydatem. No, kandydata, jak powiedziałem. Rafał Czajkowski jako kandydat na prezydenta Radomia liczy na współpracę z różnymi stowarzyszeniami z terenu miasta. Znacie mnie, kojarzycie, wiecie o tym, że od wielu lat wykonywałem pracę na rzecz samorządu. Wiem, jak to ciężka i trudna praca i wiem, jakiego wyzwania się chcemy wspólnie podjąć. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w projekcie, który można śmiało nazwać nowym projektem. Projekt wspólnie z Ogólnopolskim Ruchem Samorządowym, Mazowiecką Wspólnotą Samorządową. Projekt, który skupiony jest w 100% na mieszkańcach, na stowarzyszeniach, na lokalnych inicjatywach, na społecznikach. Przedstawiciele bezpartyjnych i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej już zapowiedzieli stworzenie list w wyborach do sejmików wojewódzkich. Zadanie nasze polega na tym, że we wszystkich 16 województwach przedstawimy swoje listy do samorządu wojewódzkiego i zarejestrujemy nasz ruch w PKW, Państwowej Komisji Wyborczej, i mamy ambicje wziąć udział w losowaniu ogólnokrajowych list wyborczych. Jak zapowiedzieli działacze ruchu bezpartyjni, ich zadaniem będzie odpartyjnienie samorządów. Bezpartyjni to prawdziwa alternatywa na scenie politycznej. Formuła, w której funkcjonujemy, można powiedzieć kolokwialnie, że jest wręcz przewrotem kopernikańskim w polskim życiu politycznym, ze względu na to, że jeszcze do tej pory przez ponad 25 lat żadnej niepartyjnej formacji nie udało się stworzyć ogólnopolskiego brandu. Bezpartyjni będą pierwszą inicjatywą, która pod jedną marką będzie zrzeszać dobrych, sprawdzonych, lokalnych, samorządowych gospodarzy. Dodajmy, że bezpartyjni mają także zamiar stworzyć listy w wyborach do rad powiatów oraz gmin. Zakończyła się zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie, którzy poświęcają swój czas i działają w Towarzystwie Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Głównie chodzi tu o groby Polaków na cmentarzu Orląt. Do rodaków mieszkających na Ukrainie w środę wyruszy transport m.in. z butami i ubraniami. W całą akcję włączył się poseł Robert Mordak z Kukiz15. Pomoc dla strażników polskiej pamięci na Ukrainie będzie kontynuowana przeze mnie i moje biuro w miarę możliwości, rozszerzana na inne kraje za naszej wschodniej granicy. Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w działania i pomóc Polakom, którzy opiekują się miejscami naszej pamięci narodowej, zapraszam do mojego biura i do kontaktu ze mną lub z dyrektorem panem Arturem Łepeckim. Na Ukrainę wyruszy również Przemysław Bednarczyk, radomski historyk, który zaznaczył, że na cmentarzu we Lwowie pochowano wielu Radomian, którzy 100 lat temu walczyli w obronie ojczyzny. Mnie będzie bardzo miło poznać Polaków, lwowiaków, którzy dbają o groby także naszych przodków. Naszych, mówię w sensie bardzo dosłownym. Ponieważ na cmentarzu Łyczakowskim w Panteonie Bohaterskich Obrońców Lwowa i Polskich Kresów Wschodnich spoczywa co najmniej kilkunastu Radomian. Tych kilkunastu Radomian, których udało mi się przez lata zidentyfikować. Wizyta na Ukrainie będzie też elementem projektu Radomianie dla Niepodległej, który ma pielęgnować pamięć o bohaterach walczących o wolność Polski. W najbliższą sobotę na gali Polsat Boxing Night w Częstochowie dojdzie do rewanżowego pojedynku radomskiego pięściarza Michała Żeromińskiego z Łukaszem Wierzbickim. Przypomnijmy, że w pierwszej walce obydwu pięściarzy górą był Wierzbicki, który wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Dodatkową stawką tego pojedynku będzie pas mistrza Polski. Nie mogłem się doczekać tej walki już od praktycznie 2 miesięcy. Wiedziałem, że będzie ta walka. Odwołaliśmy walkę w Dzierżoniowie.
Także skupiłem się tylko na właśnie na walce w Częstochowie. Przepracowałem bardzo dobrze 12 tygodni. No i nie mogę się doczekać już wyjścia do ringu. Sama marka Polsat Boxing Night i występ na takiej gali to już sam prestiż, a co do emocji walki to na pewno są, bo widzieliśmy jak było w pierwszej walce Michała z Wierzbickim, dlatego myślę, że tutaj Michał musi coś udowodniać, chociaż w tej pierwszej walce moim zdaniem na pewno zremisował, a lub wygrał, na pewno jej nie przegrał, dlatego myślę, że tutaj taka podwójna motywacja dla Michała i myślę, że tą szansę w sobotę wykorzysta. Przed tym pojedynkiem Żeromiński zmienił sposób przygotowania do walki. Po raz pierwszy zdecydował się na współpracę z trenerem przygotowania fizycznego Mateuszem Kubicą. Jak podkreśla, lepsze przygotowanie motoryczne ma pozwolić mu na zrealizowanie założonej strategii. Plan będzie taki sam, żeby wyjść i od początku przejąć inicjatywę. Tylko mówię, były momenty w tamtej walce, że mogłem jeszcze przyspieszyć i wyraźniej wygrać, ale wiedziałem, że walkę, czułem, że walkę wygrywam, więc nie przyspieszałem. Przegrałem walkę stosunkiem głosów 2-1 werdyktem sędziów, chociaż nie zgadzam się cały czas z tą decyzją, dlatego teraz takie furtki nie zostawiam. Od początku, jak się nadarza okazja, żeby skończyć przeciwnika, podkręcam tempo i robię swoje. Jestem, mówię, dobrze przygotowany, 12 tygodni ciężkiego treningu. Na sparingach ćwiczyliśmy wszystkie warianty, bo być może Łukasz będzie chciał ze mną pół dystansu trochę się pobić. Również to przerabialiśmy, także wszystko okaże się w sobotę. Sobotni pojedynek może mieć również duży wpływ na dalszą przyszłość radomskiego pięściarza. No wiadomo, jak przegram rewanż w takim stosunku jak ostatnio, że będę lepszy, a sędziowie mi nie dadzą, ewentualnie wygram, no to coś tam się ruszy. Jeżeli przegram zdecydowanie, to wiadomo, jakoś tam mnie zastopuje, ale na razie nie myślę o tym w takich kategoriach. Najważniejszy jest ten pojedynek, cały czas w głowie sobie układam, że będę zwycięzcą tej walki, także na tym się skupiam. Michał tutaj nie unika żadnych wyzwań, Michał podejmuje wszystkie walki jakie ma i myślę, że jeśli pokaże się w tej walce z dobrej strony, tą walkę wygra, to myślę, że coraz bliżej będzie to upragnione mistrzostwo Europy. Gala Polsat Boxing Night będzie dystrybuowana w systemie pay-per-view. Zapraszamy na charytatywny koncert promujący EPA Live Festival. W piątek na scenie pubu Blues and Rock zaprezentują się artyści mniej znani szerszej publiczności, ale z niemałym zapałem do pokazania własnych umiejętności i talentów. Wystąpią młodzi artyści ambitni, między innymi wystąpi Dominiki Kielan, zespół Loversi. Ja też zaprezentuję się za konsoletą, niemniej Państwa zapraszamy oficjalnie na wielkie wydarzenie, bo to jest koncert charytatywny, a przede wszystkim ja jako osoba promująca EPA Live Festival zapraszam Państwa, bo w przyszłości też będziemy mieli placówkę tutaj w Radomiu, Agencji Artystycznej i Fundacji w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było, to jest artystyczno-inżynieryjna szkółka, która powstanie, nazywa się Akademia Marzeń DJ-a Poety. Początek tego wydarzenia w piątek o godzinie 16 w pubie Blues and Rock przy ulicy Białej 105A w Radomiu. To będzie fantastyczna podróż w głąb historii i próba odpowiedzi na pytanie, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, jak ważnym miejscem na mapie Radomia jest gród Piotrówka, niewielka, dzisiaj wydaje się osada, kiedyś tętniąca życiem. Michale, tętniła życiem? Rozumiem? Tętniła życiem. Tak było? Dokładnie. A okres, czasookres, kiedy to datujemy mniej więcej i te wasze działania? To jest około, powiedzmy tak, my się zamykamy tak między VII a XI wiekiem. Czyli cztery wieki wczesnego średniowiecza, czyli taki okres przed i po przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa. Tak, to jest ten początkowy okres. Delikatnie zahaczamy okres przedchrześcijański i ten okres momentu wprowadzania tego chrześcijaństwa. To jest to nasze oczko w głowie. I dlaczego to jest tak ważny okres? No i jak wyglądał i co ma stanąć tam na tamtych terenach? Między innymi na te kwestie odpowiedzi w najbliższym programie Wyszukani udziela Michał Tarnowski, prezes Stowarzyszenia Drużyna Grodu Piotrówka. Polecam Państwu serdecznie program Wyszukani, tradycyjnie jak w każdą środę o godzinie 17.45 na naszej antenie oraz na stronie internetowej www.zebra.tv. Krzysztof Czaban, do zobaczenia.
Czy już myślałeś, na co przeznaczysz swój 1%? Możesz pomóc głodnym dzieciom. Wystarczy wypełnić PIT KRS 00000084608. Wydajemy 500 posiłków dziennie. Twój 1% to jeden posiłek. Każdy może pomóc. KRS 00000084608. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 503-7904. KRS 00000379-04. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Czwartek w Radomiu pogodnie i słonecznie, na termometrach 19 stopni. Barometry w południe wskażą 1028 hektopaskali. W piątek dużo słońca i nadal bez opadów deszczu. Będzie też cieplej, do 21 kresek. W sobotę bez większych zmian w aurze. Nadal słonecznie i ciepło, do 24 stopni. Ciśnienie w dół.